Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest dr Agata Misera, psychiatra dziecięcy i psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła stresu, a partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Sanprobi. O stresie można podejrzewam gadać godzinami, bo jest to taki temat niezwykle obszerny i też dotyczący tak naprawdę każdego z nas. Każdy z nas gdzieś tam tego stresu doświadcza, ale żeby mieć taki dobry ciąg przyczynowo-skutkowy, to najlepiej myślę byłoby zacząć od takiej definicji, czyli co my w zasadzie nazywamy stresem, co się na ten stres składa, żebyśmy i my, i słuchacze, no właśnie, podążyli za tym i wiedzieli, o czym w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, to myślę, że to jest bardzo dobry początek, żeby zacząć od tego, czym ten stres tak naprawdę jest. Dlatego, że ile ludzi, tyle definicji stresu, a niesamowite jest to, że pomimo, że stres dotyczy wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od wieku, kultury, wykształcenia, to do tej pory ten stres nie ma swojej takiej jednolitej definicji. Żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest stres i stres się zaczyna w tym momencie, a w tym momencie się kończy. Tylko jeżeli mówimy o stresie, to posługujemy się różnymi koncepcjami. Dlatego, że słowo stres w różnych dziedzinach nauki oznacza różne rzeczy. I tak na przykład jest stres w biologii, jeżeli chodzi o różne przemiany komórkowe, a w tym nurcie takim emocjonalno-psychologicznym, w którym my się teraz znajdujemy, jest taka wiodąca koncepcja Lazarusa i pani Folkman, która mówi o tym, że stres to jest tak naprawdę reakcja czy próba przystosowania się człowieka do okoliczności, w jakich się znalazł. I ten trud, który trzeba wykonać i włożyć w to przystosowanie się do nowej sytuacji, to nazywamy stresem. I teraz najważniejsze tak naprawdę w tej koncepcji jest to, że stres jest sprawą niezwykle indywidualną i całkowicie subiektywną. Czyli nie ma czegoś takiego, że można obiektywnie powiedzieć, że dana sytuacja jest stresująca. Znaczy oczywiście można, tylko w tej koncepcji jakby tak nie jest. I jak spojrzymy na to, to widzimy już tutaj kilka punktów zapalnych, prawda? Bo dla mnie zupełnie coś innego będzie stresujące niż dla ciebie, niż dla innych osób. Mhm. Jeżeli popatrzymy tutaj na mój obszar działań jako psychiatry dziecięcego, no to mamy dosyć duży zgrzyt między dziećmi a rodzicami. I codziennie się spotykamy z tym, że te emocje dzieci, nie tylko stresu, stres jest w ogóle takim konglomeratem najróżniejszych emocji, prawda? Bo to jest ta próba przystosowania się, więc tam jest i strach, i trochę lęku na pewno, albo czasem bardzo dużo, i na pewno też odrobina złości, i smutku, i rozczarowania, no różne tutaj są emocje, które się na ten stres składają. I rodzice te dziecięce emocje, w tym też stres, bardzo często albo ośmieszają. O, z czym ty się stresujesz, dziecko? Nie bądź dorośniesz, stresujesz, prawda? Dorośniesz, to zobaczysz, co to są problemy. Dorośniesz, nie? Dokładnie. A czym tu się można stresować? Do szkoły chodzi, się stresuje, prawda? Więc ośmieszają, bagatelizują. Gdybym ja się takimi głupotami stresował, dziecko, to już dawno bym umarł. Prawda? Później też taki klasyk, no może już teraz coraz mniej ludzi tak mówi, ale myślę, że przez wiele lat było, że no jak ojciec wróci do domu, to dopiero będziesz miał powód do stresu, czy do strachu, tam, czy do płaczu, prawda? Więc tych zabiegów takich ośmieszająco-bagatelizujących jest dosyć dużo. I one tak wpisują się właśnie w te definicje, czy właściwie nie wpisują się, tylko pokazują, że ten stres jednak jest niezwykle indywidualną sprawą i tylko osoba, która się w nim znajduje, może stwierdzić, czy jest zestresowana, czy też właśnie nie jest zestresowana. Ja tak jeszcze nawiążę do tych przykładów niezwykle ważnych, żeby tutaj pełna klarowność była, żeby absolutnie nie miał nikt wątpliwości, że to nie są teksty, zabiegi, które w jakiś sposób pomagają dziecku, czy w ogóle też dorosłym ludziom radzić sobie ze stresem i nie sprawiają, że ten stres znika, jak my nagle komuś powiemy, a czym tu się stresować. Antyprzykłady.
To jest wręcz przeciwnie. I naprawdę jest wręcz przeciwnie i takie zdania wyrządzają bardzo dużo krzywdy. Oczywiście nie jak się raz kiedyś komuś wymsknie lub raz kiedyś ktoś usłyszy, bo też trzeba mieć pewien dystans do świata, do siebie i tak dalej. Ale je wyrastając czy dorastając w takim właśnie otoczeniu, bo przecież to już nie skupiajmy się tylko na tych biednych rodzicach, na którym za wszystko się obrywa już, ale to się tyczy wszystkich dorosłych, to się tyczy i nauczycieli, i wychowawców, i ludzi na ulicy, i pani w sklepie, i pana w kinie, w najróżniejszych miejscach. I po prostu dzieci od samego początku, słysząc takie komentarze, uczą się kilku rzeczy. Uczą się przede wszystkim, że to, co czują, jest głupie i nieprawdziwe. Uczą się, że no lepiej jak z czymś jest mi nie do końca dobrze, to może lepiej już nic nie mówić, bo znowu mnie inaczej wyśmieją, także zamykają się z tym wszystkim w sobie. No i to, czego się uczą, a właściwie nie uczą, to jest to, w jaki sposób sobie w takiej sytuacji poradzić. No bo jeżeli nie mogę jej zaakceptować, jeżeli nie mogę nawet się przyznać, że coś mnie stresuje, czy coś mnie martwi, no to nawet nie robię kroku w stronę tego, żeby taką sytuację rozwiązać. Myślę, że jak o tym rozmawiamy, to koniecznie trzeba wspomnieć też o tym, że można przesadzić. Czyli jak dziecko zrobi wielkie oczy, to zaraz można, o, widzę, że się stresujesz, jejku, jak rozwiążemy ten problem. Też niedobrze. Prawda? Dlatego, że albo jak sami się czymś stresujemy, to jeszcze wcale nie oznacza, że nasze dziecko będzie tym zestresowane i tak przed pierwszym przedstawieniem w przedszkolu czy w szkole nie musimy się 10 razy zapytać, o, a stresujesz się? A ja mam super sposób na stres. No bo wiesz, bo jak jesteś na scenie, no to tak się człowiek stresuje. Nie, nie musi tak wcale być. Można komuś wmówić trochę tak, nie? Bo ja mam takie poczucie, że są dzieci i zresztą tak jak i dorośli, są osoby, które się świetnie czują w momencie, kiedy są na scenie, a są osoby, dla których to jest, nazwijmy to, największa kara. Ja akurat z dziećmi nie pracuję ani jako psychodietetyk, ani jako psycholog, ale pracuję z dorosłymi, którzy byli kiedyś dziećmi i tak mi przyszło od razu takie nawiązanie, że no właśnie, to co mamy w dzieciństwie jako pewnego rodzaju schemat, czyli nie jednorazowe ośmieszenie naszych emocji, ale na przykład cały czas po prostu wychowanie w taki sposób, to potem ja z kolei mam w gabinecie psychodietetycznym, tak? Dlatego że tutaj właśnie a propos tego, że jeżeli ktoś dostaje komunikat, że ma nie czuć tego, co czuje, że to jest nie okej, że to jest za małe, no to będzie z czasem no, albo wypierał, albo szukał jakiegoś innego sposobu, nie będzie mówił o tym rodzicom i ja akurat pracuję z osobami, u których na przykład ratunkiem w takiej sytuacji, w której czuję, że jest mi źle, ale nie mogę nikomu o tym powiedzieć, bo to głupie, więc to jest głupie, że ja się źle czuję, ale czuję bardzo duże napięcie, muszę coś z nim zrobić i o czekoladka, tak? O jedzenie, bo ono było zawsze aprobowane społecznie, więc można było przygapić ten moment, kiedy to jedzenie zaczyna się robić taką ucieczką. Było nagrodą zawsze, prawda? Tak. Tak. Zjedz obiad, o, zjadłeś nawet ziemniaczki, no to czekoladkę. Tak, tak, oczywiście, to są takie, te wszystkie dzieci, z którymi ja pracuję, będą kiedyś dorosłe i walczymy o to, żeby te mechanizmy powstrzymać zawczasu, ale czasem to jest taka walka z wiatrakami, dlatego mówimy, że w psychiatrii dziecięcej oczywiście pracujemy z dziećmi, ale też bardzo dużo pracujemy z otoczeniem, nawet nie tylko z rodzicami, tylko właśnie ze szkołą, z nauczycielami, z paniami w świetlicy, z przedszkolami, no po prostu z całym otoczeniem, z trenerami nawet się zdarza, także pracujemy, dlatego że to są bardzo ważne osoby w życiu dzieci. Tak sobie myślę, że właśnie a propos tej równowagi, żeby nie pójść ani w jedną, ani w drugą stronę, to jak przy tym jesteśmy, z tymi komunikatami na przykład takimi odzwierciedlającymi do dzieci, to jak mniej więcej może wyglądać złoty środek, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę? Myślę, że pierwszym krokiem do złotego środka to jest ta świadomość, że nasze dziecko nie jest naszym lustrem, nie jest lustrem naszych emocji, tylko ma te swoje emocje. I jeżeli nie, że przeczytamy to w gazecie i stwierdzimy, no tak, prawda, tylko rzeczywiście dogłębnie to zrozumiemy,
To myślę już jest pierwszy krok naprawdę do złotego środka, bo nie ma żadnego tekstu, który byłby złotym środkiem, bo chodzi tu właśnie o takie zrównoważenie, żeby ani nie było tej nadmiernej symbiozy, ani żeby nie było odrzucenia. A możemy to tylko zrobić, jeżeli zaakceptujemy fakt, że my mamy swoje życie, swoje emocje, a nasze dzieci mają inne. I jeżeli do tego dojdzie, że uda nam się ten fakt zaakceptować, z małymi potyczkami, ale jednak zaakceptujemy go tak wewnętrznie, to wtedy wiele rzeczy nam przyjdzie automatycznie, dlatego że akceptując ten fakt, nie będziemy myśleli w ten sposób, że o, moje dziecko ma jutro sprawdzian, to na pewno bardzo się stresuje, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby je odstresować. Tylko tak jak do ludzi dorosłych, zapytamy się, jak się z tym na przykład czuje, albo jeżeli nic nie będziemy widzieć, nie będziemy mu wdrukowywać tego stresu. A jeszcze bardzo ważnym krokiem, przepraszam, jest to, żeby z tymi dziećmi od samego początku o stresie rozmawiać na zasadzie psychoedukacji. I to naprawdę od samego samiuteńkiego początku, bo my nigdy nie wiemy, od kiedy dziecko zacznie pewne rzeczy rozumieć. I tak jak opowiadamy noworodkom już, że a mama ciebie ubierze, a założymy buciki, a czapeczkę, a to, a tamto, a noworodek generalnie jest ufiksowany na mleko i nic go to nie obchodzi, ale jednak wyrasta w takiej kulturze rozmowy, prawda? I w pewnym momencie wie, że trzeba założyć buty, że trzeba założyć czapkę, ale nigdy nie wiemy, kiedy będzie to wiedział. I tak samo jest z emocjami. Stres jest tylko jedną z tych emocji. Mhm. Ale jeżeli widzimy, że na przykład dziecko płacze, możemy nazywać sytuację, możemy mówić, że o, na przykład wiem, że bardzo ci zależało, żeby zjeść tego loda. I wtedy dzieci mówią, tak, małe dzieci, ja mówię o dwulatkach w tej chwili, tak, o półtora rocznych dzieciach, o dwulatkach. Tak, a teraz ci spadł. Mhm. Widzę, że płaczesz. Tak, nazywamy to, co widzimy. Można tutaj też nazwać, jesteś smutny, jesteś rozczarowany, w zależności od tego, jakimi słowami dysponują rodzice, do jakich słów są przyzwyczajone dzieci. Ja często słyszę, jak właśnie jest mowa o tym, że trzeba z dziećmi rozmawiać o emocjach, że to wszystko jest takie sztuczne, nadmuchane, że o Jezu, jak ja bym do dziecka tak powiedział, to by mnie wyśmiało. Oczywiście, to jest głupota, jeżeli sami nie używamy tak pewnych słów, nagle tylko w stosunku do dziecka je używać. Ale każdy człowiek wie, co to znaczy być złym, co to znaczy być wesołym, smutnym albo się bać. Czyli te zupełnie podstawowe emocje. Jeżeli nimi będziemy operować, to już będzie super, tak? Bo dzieci będą wiedziały po prostu, że są to normalne stany, przez które każdy przechodzi. Jeżeli chodzi o stres, dzieci stresują się tak samo jak dorośli, bardzo podobnymi rzeczami. W sposób tak samo jak dorośli, niezwykle indywidualny. Jeżeli widzimy, że z dzieckiem coś się dzieje, że się stresuje, warto się zapytać, co zauważa w swoim ciele. I to też od najmłodszych lat dzieci czują, że prawda, bawimy się w lekarza, z rocznymi dziećmi przecież się bawimy już w lekarza, że serduszko bije. Więc można, że serduszko szybciej bije, prawda? Odpowiedzieć, pocą się dłonie u dzieci tak samo. Dostają wypieków, tak jak dorośli, mają suche usta, boli je brzuch, bardzo częsta sprawa głowa i tak dalej. I bardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywa to, w jaki sposób dzieci będą reagowały sobie na to, co zauważają w swoim ciele. I rzeczywiście rolą dorosłych jest im to w dobry sposób wytłumaczyć, dlatego że stres w tej fazie takiej aktywacji początkowej, on jest bardzo motywujący i potrzebny. Jeżeli dziecko czuje, że o, przed wyjściem na scenę czuje to, to i tamto i teraz tak, albo mama może mówić, wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się, dasz radę, dasz radę. Albo mama może powiedzieć, co czujesz, no, że bije szybciej serce. Można powiedzieć tak, dlatego, że twoje mięśnie, twój mózg potrzebuje teraz bardzo dużo krwi, możesz się dzięki temu skupić, możesz się lepiej zmotywować, jesteś gotowy do akcji. I dlatego twój organizm daje ci znać, że wszystko będzie okej. Okay. Mhm. Zupełnie już naprawdę inne
jakby małe dzieci zaczynają korzystać z tego stresu, tak? Wiedzą, że organizm przygotowuje się do walki. Już małe dzieci mówią na przykład, sama miałam taką sytuację, tak, że miałam jakieś wystąpienie i moje dziecko się mnie pyta, mama, stresujesz się? Ja mówię, nie, wiesz, z wystąpieniem się nie stresuję. A moje dziecko do mnie mówi, to niedobrze, bo się nie będziesz mogła skupić. tak, więc warto jest z dziećmi naprawdę na ten temat rozmawiać, ale tak według też swoich standardów, prawda? Mhm. Nie sztucznymi jakimiś słowami, elaboratami z poradników nie wiadomo jakich, tylko tak jak my też czujemy, ale ze świadomością, że dziecko nie musi czuć tego, co my. Mhm. Jak już jesteśmy przy tym, właśnie przy tej świadomości, że dzieci w ogóle ludzie, tak? Każdy z nas czuje trochę w inny sposób, to ja mam czasami takie poczucie, że trochę brakuje nam wzajemnie ludziom zrozumienia, takiego właśnie wzajemnego, że coś, co dla jednego jest łatwe, dla drugiego może być trudne. Ja się często też spotykam z takim bardzo dużym umniejszaniem, tak, że ty z tym sobie nie umiesz poradzić, albo jak takie rzeczy cię stresują, to jak, co ty dalej zrobisz, nie? Albo częste wyśmiewanie jakichś takich, nie wiem, w cudzysłowie problemów pierwszego świata, natomiast chciałam zahaczyć o to, bo myślę, że gdzieś tam z nas na jakimś poziomie czuję, że na to się składają różne czynniki, tak? Że część zależy od nas, część nie zależy, ale jakbyśmy tak miały, no właśnie, prześwietlić, pogrupować, to te czynniki, to z czego w zasadzie wynika fakt, że my zupełnie inaczej potrafimy reagować na różne sytuacje i czy jeżeli sobie na przykład nie radzimy z tymi prostymi, to czyni nas w jakiś sposób gorszymi? Zaczynając od końca, nie, ale przez to nasze życie jest trudniejsze. Mhm. W ogóle nie ma tutaj, nie można dopatrzeć w kategorii lepszy, gorszy, dlatego że no ciężko by cały świat ze sobą porównać i tu jakąś normę wyciągnąć z tego. Ale ludzie, którzy bardzo mocno reagują na świat, tak ogólnie mówiąc, na różne sytuacje, w których się znajdują, na pewno jest im w życiu ciężej, dlatego że nie zapominajmy, że ta próba przystosowania się do nowej sytuacji, czyli stres, wymaga bardzo dużych zasobów energii. I jeżeli wkładamy dużo energii w stresowanie się, to gdzieś nam tej energii zabraknie. I przez to jesteśmy mniej efektywni, mniej możemy zrobić, przez to też mamy taki pogląd, że może nie jesteśmy tyle warci co inni. Mhm. Jakby to wszystko ciągnie się taki szczurzy ogon za tym, prawda, za tym wszystkim. Dlatego takim ludziom na pewno jest trudniej funkcjonować w tym wpędzie i w tym świecie, który jednak jest nastawiony na sukces i na to, żeby coś osiągać. Jeżeli takich ludzi byśmy wsadzili, jeżeli nas wszystkich wsadzilibyśmy do lasu bez meetingów, sukcesów, pieniędzy i tak dalej, inne cechy byłyby ważne i znowu innym ludziom byłoby trudniej przetrwać. Także to wszystko jest zależne bardzo od tego kręgu kulturalnego, w którym my się znajdujemy. Ale w naszych kręgach na pewno ludziom, którzy się stresują takimi czy małymi rzeczami, to nawet ciężko powiedzieć, ale po prostu mają wiele czynników, które je stresuje, ciężej im jest funkcjonować. A od czego to zależy? Tu już mówimy o tym, co nas stresuje, czyli o tych bodźcach. I na pewno jest tak, że niektórzy ludzie już poprzez sam tryb życia, jaki prowadzą, są bardziej, czy narażeni są na większą ilość bodźców. Tak jak ja pracuję z dziećmi, teraz są takie dzieci osobowościowo też, które ciągle są zajęte, one ciągle coś robią. Jak nie kleją, to malują, jak nie malują, to robią fikołki, jak nie fikołki, to wymyślają historię. One ciągle są zajęte. Nie ma u takich dzieci, że o mamo, nudzi mi się, albo o to będę grał na konsoli. Nie, one ciągle coś robią. I takie dzieci wymuszają w cudzysłowie na rodzicach, na swoim otoczeniu, to, żeby też były zajęte, czyli chodzą na najróżniejsze zajęcia poza przedszkolne, pozaszkolne, dlatego że chcą, pali im się w rękach po prostu praca. I teraz jeżeli mamy dziecko, które jest w szkole do 15:30, codziennie po zajęciach ma 2 godziny innych zajęć,
bo chce, bo błaga, bo prosi, bo leci jak na skrzydłach, tak? Na nie. Nie mówimy tutaj o niespełnionych ambicjach rodziców, to jest zupełnie inny temat, ale dzieci same w sobie, tak? Więc na te zajęcia muszą się też przygotować, muszą poćwiczyć, muszą to, muszą tamto. Takie dzieci już z automatu są dużo bardziej narażone na różne bodźce stresowe niż dzieci, które mają szkołę do 13, przychodzą do domu, mieszkają gdzieś na obrzeżach, idą sobie na pole, na łąkę, na nie wiadomo co i się bawią z dziećmi sąsiadów. Więc to jest taki pierwszy poziom, gdzie można to rozróżnić, co nie oznacza, że dziecko na łące nie będzie się stresowało każdą, nie wiem, dziurą, pszczołą, osą, nie wiadomo czym, a dziecko na zajęciach będzie z kłębkiem nerwów. Nie, ale obiektywnie rzecz biorąc, większe narażenie na stresowe bodźce no wiąże się z większym ryzykiem, że jednak się będziemy stresować więcej. I jeżeli spojrzymy na osoby same w sobie, to jest niezwykle ciekawa sprawa. Jest model, który opowiada o odporności na stres, indywidualnej odporności na stres każdego człowieka. Teraz w tym modelu przedstawione są takie predyspozycje zewnętrzne i wewnętrzne. I jeżeli my się skupiamy na terapii, czy profesjonalnej psychoterapii, albo takiej terapii przy kawie, czy przy winie, czy z kimkolwiek, to przeważnie skupiamy się na tych czynnikach zewnętrznych, czyli na naszej stabilności generalnie finansowej, czy my mamy wsparcie w rodzinie, czy mamy przyjaciół, czy jesteśmy usatysfakcjonowani życiem, które prowadzimy i tak dalej. Czyli na tym wszystkim, co nas otacza w jakiś sposób i też na takich doświadczeniach, które już do tej pory mieliśmy te doświadczenia, niektórzy próbują się z nich uczyć, inni przeżywają, że takie mieli, no generalnie takie to nazywamy czynnikami psychospołecznymi, czyli wszystko, co ma do czynienia z taką interakcją i w tym, jak ja funkcjonuję w społeczeństwie. I te czynniki, one odgrywają niewielką rolę w tym, jak rzeczywiście radzimy sobie ze stresem. Myślę, że to jest dla wszystkich oczywiste, że osoba, która ma dużo wsparcia, jest ma stabilność finansową, ma dom, może sobie wyjść do ogrodu i tak dalej, łatwiej jej sobie z pewnymi stresorami poradzić niż osobie, która, no nie wiem, na przykład uciekła przed wojną i gdzieś mieszka w bunkrze. Tak zwane zasoby takie, tak, że mamy z czego korzystać. Takie zasoby, z czego możemy korzystać. Ale to jest tylko czubek góry lodowej. Podstawą, dlaczego jedni sobie radzą ze stresem tak, a nie inaczej, są te predyspozycje wewnętrzne. Czyli do tego należy na pewno genetyka i to ma, genetyka ma tak jak we wszystkim dość spore znaczenie, aczkolwiek nie możemy procentowo powiedzieć, że ma 50%, czy 20%, czy 15%, to by było niedorzeczne, ale na pewno to w jaki sposób, z jakimi genami się urodziliśmy, też determinuje nasz temperament, to w jaki sposób też, prawda, naszą osobowość w jakiś sposób, dlatego odgrywa tutaj znaczenie. Różne takie czynniki biologiczne, które z kolei wpływają też na nasz układ odpornościowy, też mają bardzo duże znaczenie, dlatego że stres, chociaż jest niezwykle indywidualnym odczuciem, to jednak jeżeli ten bodziec, który na nas oddziałuje, jeżeli on ten próg przekroczy, jeżeli się nim zestresujemy, to już reakcje w organizmie, one są wszystkie takie same zawsze, u każdego człowieka. I to w jaki sposób organizm napędza spiralę stresu, to właśnie są też te czynniki biologiczne, prawda? Ten układ odpornościowy, gdzie mamy różne cytokiny prozapalne na przykład, które odgrywają też rolę przy tym, jak długo taki stan zestresowania organizmu działa i tak dalej. No i tutaj mamy mikrobiotę jelitową, czyli wszystkie mikroorganizmy zamieszkujące nasze jelito, które odgrywają niezwykle ważną rolę w tym całym stresowaniu się. I na te czynniki wewnętrzne, jeżeli sobie szczerze na to wszystko spojrzymy, bardzo rzadko patrzymy, czy jako psychoterapeuci, czy jako lekarze, czy psychologowie i tak dalej. One gdzieś tam wiemy, że są, ale tak naprawdę
raczej się skupiamy na tym, żeby znaleźć przyjaciół i nowe hobby i wtedy wszystko i dłużej spać, prawda? I wszystko wtedy będzie dobrze. A jednak te czynniki tutaj trochę po macoszemu są traktowane, ale co bardzo cieszy, coraz większą uwagę na nich skupiamy jednak. I jeżeli mówimy o mikrobiocie jelitowej, to oczywiście do niej ona musi się żywić w jakiś sposób, więc my mamy w sobie bakterie, ale tutaj odżywianie, styl życia odgrywa niezwykle ważną rolę, dlatego że on wpływa na mikrobiotę jelitową, czyli na te czynniki, predyspozycje wewnętrzne, które determinują to, w jaki sposób my sobie z tymi stresującymi bodźcami radzimy. A dlaczego to jest w ogóle ważne? Otóż nie tylko dlatego, że jak ktoś ma dobre predyspozycje wewnętrzne, to mu gula skoczy 2 razy dziennie, a nie 10. Mhm. Nie tylko z tego powodu, ale w tym modelu jest bardzo ważna sprawa, jest poziom krytyczny. I wszyscy wiemy, że do pewnego momentu się denerwujemy i sobie z tym radzimy, a później przychodzi taki moment, że przestajemy się kontrolować. I to jest ten poziom krytyczny, który jak go przekroczymy, to dochodzi do takich objawów dekompensacji, a ich jest nieskończenie wiele, bo to może być krzyk, to może być uderzenie w stół, tupnięcie, to może być taki atak płaczu, może być atak paniki, to może być takie zamrożenie całkowicie, że nie możemy się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu, to mogą być nawet takie objawy dysocjacyjne, no cała gama najróżniejszych objawów, które mówią nam, że nasz organizm w tym momencie nie jest sobie w stanie poradzić z tak wielkim obciążeniem. I to samo w sobie już jest sprawą wartą uwagi, ale im częściej i im dłużej my spędzamy w tym polu dekompensacji, tym bardziej wzrasta nasze ryzyko na zachorowanie na choroby psychiczne. I to jest wielki, wielki kłopot. I tak jak nie ma żadnej choroby psychicznej bez podniesionego poziomu stresu, to jest niemożliwe, choroby psychiczne charakteryzują się tym, że ludzie są zdekompensowani generalnie, nie są w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonowali. Już małe obciążenia są dla nich nie do zniesienia, nie do pokonania. I tak samo ten stres właśnie ludzi w te choroby wpędza. Zresztą nie tylko w choroby psychiczne, bo jak wiemy, fizyczne też. Tak. Ale no, jest to, że tak powiem, gra warta świeczki, żeby skupić się na tych czynnikach wewnętrznych, dlatego że one mogą być tutaj jednym z czynników takich ochronnych, żeby na te choroby, żeby się uchronić przed tymi chorobami psychicznymi. Mhm. Na co my mamy w takim razie jakiś wpływ, jeśli chodzi o te czynniki wewnętrzne? Wpływ mamy na mikrobiotę jelitową zdecydowanie, dlatego że poprzez to, w jaki sposób się odżywiamy i jaki prowadzimy styl życia, to wpływa bardzo na to, jak zasiedlone są nasze jelita. Tutaj myślę, że ciekawe jest wspomnieć o tym, że mamy w sobie tyle tych mikroorganizmów, jeżeli je byśmy policzyli, ile własnych komórek ciała. Także można by się zastanowić, kto u kogo mieszka tak naprawdę i kto tutaj na kogo musi wpływać. Więc nie dziwi też fakt, że ta mikrobiota ma tak wielkie znaczenie dla naszego zdrowia i funkcjonowania w ogóle. I poza tym mamy cały szereg probiotyków albo psychobiotyków. Psychobiotyki to są takie probiotyki, które oddziałują na oś mózgowo-jelitową pozytywnie. I jest tak, że jelito komunikuje się z mózgiem właśnie za pomocą tych mikroorganizmów i probiotyki, które wspomagają tę komunikację, nazywamy psychobiotykami. I co ciekawe, to nie są tutaj jakieś kiszonki, ogurasy, nie wiadomo co, tylko mówiąc o psychobiotykach, mówimy o specyficznych szczepach, które zostały specjalnie przebadane właśnie pod tym względem i wiemy, jak one działają. Czyli podajemy pacjentom bakterie, albo nawet nie pacjentom, tylko sobie samym też, czy ludziom generalnie, dlatego że psychobiotyki no, nie mają wskazania tylko, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenie psychiczne, tylko generalnie wspierają tę komunikację. Dlatego tak, warto o nich pamiętać. Mhm. A poza tym,
dbając o mikrobiotę jelitową, dbamy też automatycznie o nasz układ odpornościowy, który z kolei też to wszystko jest ze sobą przemieszane, przegniecione, tak nie można tego oddzielić od siebie, która też ma wpływ na to, jak nasz organizm reaguje na stres. Mhm. I co jest ciekawe w tej komunikacji między jelitem a mózgiem, jeżeli mówimy o stresie, dlatego że to może się wydawać wszystko jakieś absurdalne, że musimy wspierać naszą mikrobiotę jelitową, żeby się mniej stresować. Ale chodzi w tym wszystkim o to, że mamy taką dualność radzenia sobie ze stresem, dlatego że z jednej strony mamy nasze doświadczenia, wychowanie i tak dalej i oddziałuje na nas jakiś bodziec, czyli na przykład mamy zaraz wykład, jakieś wystąpienie. I teraz na podstawie tego wszystkiego, co już przeżyliśmy, decydujemy, czy ta informacja, czy ten fakt nas stresuje, czy też nie. Decydujemy oczywiście podświadomie. Mhm. Teraz jeżeli czujemy się tym faktem zestresowani, bo już kilka razy była jakaś plama, bo nigdy nie działa komputer, bo się wyłączył beamer i takie tam inne sprawy, albo ktoś nas wyśmiał, albo był niemiły, nieważne, to wtedy nasz mózg włącza taki system alarmowy, że o, coś się dzieje, musimy walczyć albo uciekać, więc mamy reakcję stresową. I teraz ta reakcja stresowa, podczas niej dochodzi do wydzielania hormonu stresu, czyli kortyzolu. Kortyzol oddziałuje na wszystkie narządy, ale w tym też na jelito. I ten kortyzol zmienia nam mikrobiotę jelitową, a ta zmieniona mikrobiota jelitowa daje do mózgu informację o, coś się dzieje nie tak, mamy jakąś zmianę, mamy system krytyczny i ten mózg jest zaalarmowany, ojojoj, coś się dzieje. I teraz wszyscy wiemy, że jak już jesteśmy poddenerwowani i zestresowani, to każda najmniejsza głupota, która w innym przypadku w ogóle by nas nie ruszyła, nas denerwuje i stresuje. Także jeżeli staliśmy godzinę w korku, wracając do domu, a w pracy nie wyszło to i tamto, i jeszcze dostaliśmy burę od szefa, i przychodzimy do domu i widzimy, że buty znowu nie są ustawione jak powinny być, tylko rozrzucone po korytarzu, to od razu nam gula skacze, tak? Gdzie w innym przypadku po prostu wiemy, że tak jest i najprawdopodobniej to się nie zmieni. I akceptujemy ten fakt. Dlatego ta mikrobiota ma takie znaczenie, dlatego że ona informuje mózg o tym, w jakim stanie jest nasz cały system wewnętrzny. Jeżeli zadbamy o taką rozluźnioną mikrobiotę, to wtedy odpocznie, jakby nie odpocznie nam mózg, ale zrelaksuje nam to mózg, który w inny sposób będzie odbierał bodźce, które są potencjalnie stresujące. Mhm. Dlatego jeżeli mamy złą mikrobiotę, złą genetykę czy obciążającą, to właśnie już małe jakieś takie potyczki i tak dalej mogą doprowadzić do tego, że się dekompensujemy. Ja mam takie poczucie, że to ze sobą idzie w parze, bo jak mówimy o XXI wieku, tak ogólnie rzecz biorąc rozumianej specyfice czasów, w których żyjemy, myślę, że każdy mniej więcej wie, o co chodzi, tak, ta szybkość, ilość, social media, zanieczyszczenie środowiska i tak dalej, że to jest taki właśnie podwójny wpływ, że z jednej strony to wpływa kiepsko na... wiąże się z obciążeniami dla naszej psychiki, dla naszego stylu życia, do którego nie do końca jesteśmy przystosowani. Mamy do tego szybkie, przetworzone jedzenie, do tego mamy jeszcze dużo trybu siedzącego i tak dalej, więc jakby styl życia wpływa na jelita, jelita wpływają na styl życia i to się robi taka jedna wielka, taka wirówka, że powiedzieć, tak, że... Panie. Wzajemnie napędzające się mechanizmy. Ja wcześniej nagrywałam, mamy też właśnie o psychobiotykach, tak bardziej specyficznie podcast z Nataszą Staniak. Mhm. I my właśnie o tym rozmawiałyśmy, że niezależnie od tego, czy się spotkamy i będziemy rozmawiać od strony aktywności fizycznej, od strony diety, od strony psychologii, od strony genetyki i tak dalej, to jakby niezależnie od tego, od której strony zaczniemy, to dochodzimy właśnie do takiego środka, że w zasadzie jedno wpływa na drugie, drugie na trzecie i tak dalej, tylko trzeba sobie wybrać tak naprawdę, od czego zaczynamy, a też zaczynając od jednej strony, typu nie wiem, od aktywności fizycznej, też na przykład wpływamy tutaj na mikrobiotę, nie? Więc jest taki... Zdecydowanie, a ta mikrobiota cierpi strasznie, nie tylko z powodu właśnie tej przetworzonej żywności, która jest tragiczna dla mikrobioty, to wiadomo,
ale niesamowicie zmieniły się czasy, to jest oczywiste, ale chodzi mi o to, że po prostu kiedyś dochodziło do dużo większej wymiany pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. I różnorodność bakterii w jelicie była nieporównywalnie większa niż jest teraz, bo ludzie się zastanawiają, często pytają, tak, a po co ja mam brać psychobiotyki? Moja babcia nie brała, żyła 90 lat, co za głupoty. Albo, albo inne suplementy, bo to tak naprawdę tyczy się bardzo wielu różnych rzeczy, ale jeżeli zostajemy przy mikrobiocie, to no, naprawdę badania pokazują i jak jesteśmy ze sobą uczciwi, to rzeczywiście możemy to też z autopsji potwierdzić, że w takim tygodniu spraw pracy my spędzamy 22-23 godziny w pomieszczeniach. Dlatego, że z domu do samochodu, z samochodu do biura, z biura do restauracji, z restauracji do kina, prawda, i tak dalej. Więc ledwo co mamy do czynienia w ogóle z dworem, z naturalnym środowiskiem. A przecież wszystkie powierzchnie, we wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy, są dezynfekowane mniej więcej tymi samymi środkami. Czyli na nich zostają tylko te najbardziej takie mocne, zjadliwe bakterie, ale ich jest niezwykle mało w porównaniu z tym, ile bakterii jest w ziemi. Jeszcze ludzie, którzy mają zwierzaki taplające się w błocie, to są w lepszej sytuacji, bo gdzieś tam nanoszą te zwierzaki tych bakterii, prawda? Ale my wiemy, że im bardziej zróżnicowana jest mikrobiota, tym lepiej ona nas wspiera, dlatego że każdy rodzaj bakterii ma jakieś swoje zadania w organizmie, a wielu z tych bakterii po prostu już wcale w nas nie ma, dlatego że one leżą na polu, gdzie nas nigdy nie ma. I no też ciężko wszystko rzucić i taplać się w błocie, to nie o to chodzi, ale to jest wytłumaczenie tego, dlaczego jednak powinniśmy, tym bardziej jeżeli mamy rzeczywiście taki problem, bo są ludzi, których nic nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, a jeżeli już raz w roku, to porządnie. To są ludzie, którzy mają fantastyczne predyspozycje wewnętrzne, na pewno też bardzo uwarunkowane genetycznie i super, oni tutaj nie potrzebują wsparcia, ale jeżeli zauważamy, że każda sami dla siebie, nie że obiektywnie, tylko sami dla siebie, kurczę, każda głupota mnie denerwuje, no już mam dość tego, to naprawdę warto o tym pomyśleć. I jeżeli myślimy o psychobiotykach, to też koniecznie trzeba zwrócić uwagę właśnie na te szczepy, które są przebadane, dlatego że nie wszystkie bakterie, które będziemy do siebie przyjmować, one nam akurat w tym kierunku pomogą. I warto jest zapamiętać, że szczepy, które są przebadane w ogóle, one mają zawsze trzyczłonową nazwę. Okej. Okay. Czyli na przykład Lactobacillus helveticus Russell. Tak, to jest jeden z psychobiotyków. Mm-hmm. I numerek. Mam na przykład 182. To wiadomo, jeżeli mamy trzy słowa i numerek, to wiadomo, o, to jest szczep, który dokładnie został przebadany, gdzie wiemy, jak on działa i ten na przykład szczep wiemy, że on oddziałuje na oś mózgową jelitową, że stabilizuje nastrój, że zmniejsza poczucie lęku. Mhm. Lęk jest takim towarzyszem stresu. No on jest bazą stresu tak naprawdę, że coś się wydarzy, coś będzie nie tak. Dlatego jeżeli tutaj mówimy właśnie o takim wsparciu, już pomijając oczywiście odżywianie i tak dalej, no to jeżeli przyjmujemy psychobiotyki, to koniecznie te przebadane i koniecznie te, tak jak mówię, trzyczłonowa nazwa plus numerek. To można, myślę, że to każdy jest w stanie zapamiętać. Nazwy bakterii ciężko zapamiętać, ale warto na to zwrócić uwagę. Tak? Ale one są właśnie poumieszczane, że tak powiem, w konkretnych preparatach. Tutaj chyba możemy mówić o konkretnych preparatach. Tak. One są umieszczane przede wszystkim, jeżeli patrzymy na różne preparaty, prawda, to widzimy, jakie bakterie są w środku. Mhm. I jeżeli widzimy, że jest na przykład napisane, że w tym preparacie jest Lactobacillus. Okej, okay, ale a dalej? To za mało, nie polecam, tak? Ale jeżeli widzimy na przykład, tak jak mówię, Lactobacillus helveticus, czy tam Bifidobacterium longum, Russell, to widzimy już, że to są przebadane
przebadane psychobiotyki. Mhm. Mówiliśmy o Sanprobi, prawda? Jest te psychobiotyki, na przykład Sanprobi też ma taki psychobiotyk, Sanprobi Stres, gdzie są szczepy, które oddziałują na mikrobiotę jelitową, które są przebadane. Tutaj właśnie przy okazji poprzedniego odcinku o psychobiotykach mówiłyśmy właśnie z Nataszą, rozmawiałyśmy o tym Sanprobi Stres, wiem, że się trochę osób zdecydowało też przetestować, ale jedna rzecz, bo właśnie idąc od samego początku było tak, że no właśnie ta mikrobiota jelitowa ma taki wpływ, a z drugiej strony nie jest to jakaś taka wiedza super powszechna i tak dalej. Zastanawiam się, jaki jest w ogóle stosunek takiego radzenia sobie, już pozostańmy przy stresie, takie podejście, terapia, zmiana myślenia i tak dalej versus właśnie wsparcie, jak w ogóle, bo domyślam się, że to się też ze sobą łączy, a nie wyklucza, zastanawiam się właśnie, jak to ugryźć. Tak, tak, po prostu, jakby od czego zacząć, gdzie i gdzie taka pomoc, i tak dalej, no bo ja też jestem, ponieważ ja jestem bardziej od tej strony psychologicznej, tak, i ja wierzę w zmianę myślenia i tak dalej, to też mam z tyłu głowy takie, kurczę, ale że to, ale te że wystarczy wziąć probiotyk i co się zadzieje, nie? Więc jakbyśmy mogły tutaj o tym właśnie takim połączeniu, tak, jak do tego ugryźć, jak to wzajemnie na siebie wpływa i nie możemy mówić raczej o procentowym wpływie, ale tak mniej więcej, no właśnie, gdzie coś wpływa na jedno, tak, a gdzie na drugie. To jest ta dualność, o której już wspominałam. To jest właśnie dokładnie to, że z jednej strony mamy bodziec i mamy to, w jaki sposób my na ten bodziec reagujemy. I tutaj działa psychoterapia, tutaj działają i to... Psychoterapia jest metodą leczenia, więc jeżeli mamy kogoś chorego, to on otrzymuje psychoterapię. W ogóle teraz to wszystko zaczęło się zacierać. Mi to niezwykle przeszkadza, dlatego że co druga osoba jest na terapii, to nie jest normalne. Albo to nie są terapie. Dlatego że mamy takie, mamy coachowanie na przykład, tak jak mental coach. Może to jest kwestia języka polskiego jeszcze. Dlatego, że na Zachodzie jest wiele różnych sposobów wspierania ludzi, którzy nie radzą sobie akurat w sytuacji, w której się znaleźli, ale to nie jest psychoterapia. Jakby psychoterapia jest jakby ograniczona do jednostki chorobowej, do leczenia pacjentów. To jest forma leczenia pacjentów, ona też jest w guidelines jako forma leczenia. I taka terapia, ona ma po prostu konkretną indykację, ma konkretny cel i trwa określoną ilość czasu i prowadzi do leczenia danego zaburzenia. Albo to zaburzenie można jeszcze leczyć dodatkowo lekami, albo pozostajemy tylko przy psychoterapii. A obok tej psychoterapii takiej medycznej, leczniczej, psychologicznej, tej takiej prawdziwej, o której jest mowa, mamy bardzo, bardzo dużo sposobów, jak wspierać ludzi w tym, żeby lepiej im się żyło, którzy nie mają diagnozy, którzy nie są chorzy psychicznie. I myślę, że te dwie rzeczy trzeba bardzo rozróżnić jeszcze jakby obok tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. I teraz, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy na przykład mają zdiagnozowaną depresję, i mają psychoterapię jako formę leczenia ich depresji, to i przyjmują leki na dodatek, to mamy badania, że psychobiotyki, tutaj właśnie też te szczepy, które są w Sanprobi Stres, dokładnie te dwa szczepy, że one wspierają to leczenie, czyli że pacjenci, którzy przyjmują leki, mają psychoterapię i przyjmują Sanprobi Stres, wiemy, że oni szybciej czują się lepiej i szybciej osiągają lepsze wyniki w tych różnych testach, które się przeprowadza i tak dalej. Także tutaj jest to wsparcie zdecydowanie jako top on, jako dodatek do tej całej terapii, który jest takim trochę, może troszeczkę katalizatorem albo daje takiego kopa, żeby to wszystko szybciej poszło. Natomiast jeżeli mówimy o całej grupie pozostałej ludzi, którzy szukają sposobów, jak lepiej żyć, work-life balance i tak dalej, jak lepiej po prostu radzić sobie z wyzwaniami świata tego dzisiejszego, to dla nich
Tak samo te psychobiotyki, one nie zmienią im świata. Tutaj niezwykle potrzebna jest zmiana myślenia, to w jaki sposób ja ten bodziec jednak widzę, jak czuję już, że mi serce zaczyna pompować, tak jak dzieci. Jak będę to odbierać? Będę odbierać, Boże, znowu się zestresuję, znowu mi nic nie wyjdzie. Czy jednak zrobimy zmianę, psychologicznie wpłyniemy, tak, na takiego pacjenta, który sobie będzie mógł, czy osobę, która sobie powie, a, okej, okay, jestem gotowy do walki. Jest to niezwykle ważne, ale to wsparcie, żeby ten mózg cały czas nie był w systemie alarmowym i cały czas tylko nie czekał, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, tak jak mamy ze straumatyzowanymi ludźmi, prawda, którzy są chorzy, mają przeżytą traumę, oni wszędzie widzą niebezpieczeństwo, coś się może wydarzyć. To oczywiście nie w tak ekstremalnej formie, ale ludzie, którzy mają dysbiozę, gdzie ta mikrobiota jest zaburzona, gdzie cały czas mikrobiota daje informację do mózgu, coś się dzieje nie tak, to znane, coś się wydarzy. Coś się wydarzy. Żeby to coś się wydarzy zredukować, tutaj właśnie zalecamy, czy ja zalecam, ale ogólnie zaleca się wsparcie psychobiotykami po to, żeby ten cały inny reframing i te wszystkie inne mądre metody, których się stosuje, miały lepszą bazę, żeby mogły zadziałać, żeby nie psychoterapeutować prawda, mózgu, który jest w stanie katastroficznym, który ciągle szuka zagrożenia. Dlatego, że efekty są dużo gorsze, no to jest oczywiste. Pewnych mechanizmów są wszystko mechanizmy obronne ludzi, żeby przeżyli w buszu i żeby przeżyli w czasie jaskiniowców, a nie w czasie, że muszę oddać projekt na czas. Tutaj ja tak chciałam nawiązać do tej psychoterapii. Wydaje mi się, że to jest kwestia językowa, dlatego że w Polsce nie ma rozróżnienia na coś takiego, kiedy mówimy na przykład o nurcie psychologii takiej pozytywnej, na zasadzie, że właśnie takie wsparcie kogoś pod kątem tego, że nie, że leczyć zaburzenia, tak leczyć choroby, tylko ktoś czuje, że nie wiem, no jest podstresowany trochę, to nie jest jakby tak, że on nie funkcjonuje, ale się źle czuje i chce jakby trochę lepiej siebie zrozumieć, to tak samo się nazywa psychoterapia. Tak, dlatego mówię, że tak, dokładnie, ale jednak jak już wchodzi się w szczegóły, to ważne jest te dwie grupy ludzi jednak od siebie rozróżnić, no bo tutaj mamy do czynienia naprawdę z poważnie chorymi ludźmi z jednej strony, którzy, no przecież depresja nieleczona może i często prowadzi do śmierci, jest śmiertelna choroba, i więc nie można jej porównać do jakby osoby z depresją, do osoby, która po prostu chce lepiej funkcjonować. Są dwa różne światy i tak samo te terapie zupełnie inaczej wyglądają. Dlatego ja akurat mam problem nazywania tego wszystkiego jedną terapią i wrzucania wszystkiego do wora, do jednego worka, dlatego że jest to takie, dochodzi do czegoś, a ty też jesteś na terapii, a no teraz wszyscy mają terapię, to przecież no nic poważnego nie może ci być, ach tak, ja też chodziłam, bo coś tam, słuchaj, zredukowałam godziny w pracy, lepiej jest, a tu mamy osobę z ciężką depresją, która naprawdę jest narażona na to, że może zginąć, więc dlatego w takim kontekście umniejszania, nie? Że dokładnie, jak rozumiem. Ale wszyscy przecież mają. W Polsce to często działa tak, że jak ktoś nie wie jakby do kogo się zwrócić, to jest takie jakby przejście, że najpierw się idzie do psychologa, psycholog diagnosta, który potem jakby dopiero kieruje dalej, nie? Żeby to wszystko rozróżnić, ale fakt faktem jakby tak, z taką doraźną pomocą w lżejszych przypadkach mi się kojarzy właśnie taka pomoc, terapia psychologiczna, ale tak, ale potem rzeczywiście słownikowo, znaczy no, w słownictwie nie ma rozgraniczenia. Ja myślę, że to się zmieni z czasem, tak, prawda? Bo to dopiero od niedawna tak naprawdę w otwarciu. To chciałam powiedzieć, że w ogóle to, że się w Polsce mówi, w ogóle, że się chodzi do terapeuty, do psychologów i tak dalej, to jest nowość, jest bardzo dobra nowość w mojej ocenie, bo ludzie rzeczywiście... Tak, zaczynają z tego korzystać, ale jeszcze drugi wątek chciałam, bo czyli podsumowując w tej kwestii takiej sygnałowej i przekroczenia tej bariery, czyli żebym też, czy dobrze zrozumiałam, że to takie cały czas poczucie, coś się stanie, ten taki właśnie oczekiwanie, pomimo tego, że to się objawia nam w formie myśli,
ale też w sumie odczuć w ciele. Niemniej do tego, że to jest takie ciekawe, że pojawia nam się w formie myśli, nam się wydaje, że to jest nasza głowa, na którą powinniśmy mieć przecież wpływ, a tutaj się okazuje, że to jest kwestia bardziej biologiczna, że po prostu biologicznie nasze ciało w jakiś sposób jest, nie wiem, napięte, gotowe do tego, że się zaraz wydarzy. Gotowe do walki. Mhm. Dokładnie, przecież to zaraz się coś wydarzy. To jest nic innego jak gotowość do walki, gotowość do tego, żeby uciec albo właśnie zaatakować. I oczywiście to się materializuje w naszych myślach, mhm. i to materializowanie znowu jest jakby taką sprawą, jak zostaliśmy nauczeni może mhm. tych myśli, tego materializowania się. Ale też myślę, że każdy człowiek, który ma z tym problem, przyzna mi rację, że dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe, jeżeli w związku ze stresem są zmorą ludzi, takich nerwusów, dlatego że co się ktoś zestresuje? Do kibelka. Mhm. A to boli brzuch, a to naprawdę jest to sprawa, która bardzo, bardzo przeszkadza. To są młodzi ludzie często, którzy no naprawdę funkcjonują na najwyższych obrotach, są ekstremalnie zestresowani i oni nawet jak trasy sobie wybierają, jak będą szli po mieście, to tak, żeby zawsze gdzieś była możliwość, prawda, żeby skorzystać z toalety. No jest to bardzo sprawa taka męcząca i tutaj też mikrobiota, że właśnie psychobiotyki wpływają na to, żeby też to się uspokoiło. Jak sobie wyobrazimy, no tak na ludzki umysł, no bez już filozofowania. Jeżeli ja nie muszę całej trasy ustalać tak, żeby w każdej chwili mogła pójść do toalety, to już mi odpada jeden wielki stresor, więc to się wszystko ze sobą kitwasi i miesza i ciężko jest tutaj dać granicę, a już na pewno nie ma takiej opcji, żeby w procentach powiedzieć. To, co wiemy na podstawie tego modelu odporności na stres i to też warto zauważyć, że to jest model, który jest opublikowany, to nie jest nic tutaj jakiś humbug wymyślony, tylko jest normalnie w opublikowanych pracach. I właśnie w tym modelu ewidentnie widać, że te czynniki wewnętrzne mają dużo większy wpływ niż te czynniki psychosocjalne, że one są bazą ku temu, jak możemy z tych innych czynników korzystać. I też co ważne, że to się trochę zmienia. I sami to wiemy, jakie są wakacje, jesteśmy mniej zestresowani, jak tych wakacji nie ma, bardziej. Także to nie jest tak, że po prostu rodzimy się zestresowani, już tak na zawsze zostajemy albo odwrotnie, tylko jest to cały proces i w różnym wieku różne rzeczy nas stresują. I tak jak sobie jako dorośli pomyślimy, jak w szkole nas stresowała, nie wiem, matura, a nie daj Boże jakiś sprawdzian, który można było 5 razy poprawiać, to sami z siebie, prawda, się śmiejemy. I ważne, żeby się z dzieci nie śmiać, tylko z samych siebie i jakby uczyć się z tego, bo taka myśl, że a kurczę, już przecież w szkole tak było, że się stresowałam, a później zawsze się znalazło rozwiązanie, to teraz też się znajdzie. I to jest takie ciągłe przemieszanie pomiędzy tym, w jaki sposób działa nasze wnętrze, a w jaki sposób my postrzegamy świat. Mhm. Czyli właśnie próbować i w sobie, albo jeżeli mówimy o wychowaniu drugiego człowieka, tak dzieci, budować jakieś takie rozumienie świata, które pozwala rozumieć siebie, to co my czujemy, co nam mówi nasze ciało, po to, żeby sposób interpretacji tego, co nas spotyka, raczej nas jakby promował do góry, a nie ściągał. Zdecydowanie. Tak, natomiast w momencie, kiedy z różnych powodów, czasami też niezależnych od nas, możemy mieć super wzorce myślowe, ale po prostu nam się zdarzy tak życiowo, że nas to po prostu pochłonie. Oczywiście. W momencie, kiedy mówimy o przekroczeniu już tej granicy, to tutaj jakby wchodzą z dużo większą intensywnością te czynniki wynikające z biologii. Czy ja dobrze to rozumiem, to połączenie? Czynniki zawsze działają niezależnie zupełnie od tego, czy ten bodziec, jaki jest bodziec. Po prostu każdy ma swój próg. Mhm. I teraz można to sobie wyobrazić jako taką górkę. Czyli jak mamy niekorzystne czynniki wewnętrzne, czyli takie bojujące złe bakterie,
to jakby pomiędzy naszą górką, z której startujemy, a progiem mamy tyle miejsca. Natomiast dzięki probiotykom, diecie i tak dalej, jesteśmy w stanie naszą górkę obniżyć i dzięki temu tu mamy dużo więcej przestrzeni właśnie na to, żeby się denerwować, ale nie dekompensować. Okay. A jeszcze na tej, jak tu mamy naszą górkę, to tu mamy te czynniki psychosocjalne, czyli one są jakby on the top. Czyli jak mamy taką górkę i ją obniżymy, a jeszcze tu popracujemy psychoterapią, no to już w ogóle mamy dużo miejsca, żeby osiągnąć ten poziom dekompensacji. I koniecznie trzeba pracować nad dwoma. To nie jest tak, że wezmę sobie sam probi stres, już się nigdy nie zestresuję. To jest głupota. Ale jest to bardzo ważna baza ku temu, żeby jak już się zdecydujemy nad sobą pracować, co jest strasznie ciężkie i co kosztuje dużo energii, to żeby chociaż mieć efekty z tego, a nie żeby się zaraz sfrustrować znowu. Jakie są zalecenia w ogóle w kwestii, jeżeli by się właśnie ktoś chciał zdecydować na psychobiotyk? Czy to są rzeczy, które się bierze doraźnie, je się bierze, nie wiem, do uzyskania jakiejś tam... No właśnie, jak to w ogóle działa, jeśli chodzi o zalecenia i dla osób zdrowych, ale też takich osób, które się borykają z różnymi problemami tutaj w sferze psychiki? Ważne jest to, że psychobiotyki to nie są leki, więc nie trzeba się spinać przy przyjmowaniu psychobiotyków, bo to też może być taki stresujący faktor, bo o, muszę coś wziąć dokładnie o tej godzinie i tak nie jest. To są bakterie, które przyjmujemy, które kolonizują nam jelito. Zaleca się przyjmowanie co najmniej 3 miesiące tych bakterii, żeby po prostu ich wystarczająco dużo było w jelicie, żeby one się tam nam rozprzestrzeniły i sobie zamieszkały i nas wspierały. Ale nie oszukujmy się, jeżeli zaprosimy do nas bakterie, a będziemy je karmić McDonaldem, kolą i innymi takimi rzeczami, to one nie zostaną na długo, czyli zostaną tylko tak, jak będziemy je ciągle przyjmować, a tak będą miały kłopot, żeby się skolonizować, bo one jednak potrzebują dobrego odżywiania, żeby zostały jak wszystkie zresztą bakterie, które nam pomagają. Bo złe odżywianie te bakterie po prostu redukuje w ogóle generalnie ich ilość, czy ich ilość tych rodzajów, czyli znowu ich mamy mniej i nie mogą nas tak wspierać, jak powinny. Ale 3 miesiące to jest czas, który trzeba zapamiętać i ważne jest to, że psychobiotyki, one nie muszą być przepisane przez lekarza. Tak jak dietetycy polecają psychobiotyki, tak samo psychologowie mogą je polecać, psychoterapeuci, tak samo psychiatrzy, którzy no są lekarzami, jakby z różnych źródeł, albo samemu można spróbować się wspierać tymi psychobiotykami, czyli nie ma tutaj takiej sztywnej recepty na to, że ty możesz, a tobie nie wolno. Ważne w psychobiotykach i probiotykach generalnie jest to, żeby wyczuć swoją dobrą dawkę. Zalecana jest zawsze dawka, którą powinno się przyjmować, ale jeżeli mamy wrażenie, że na przykład 2 kapsułki to za dużo, bo mam jakieś wzdęcia, coś mi tam jest nie tak, to weźmy to jedną, to trzeba wziąć jedną. Jeżeli mam wrażenie, że o, jedna jakoś tam mi za dużo, to są bakterie, one jednak żyją, interagują ze sobą, więc to, że prowadzą do jakichś zmian w brzuchu, no nie dziwi to wcale, to można wziąć pół. Nie trzeba od razu się zrażać, mówić, a nie, to dla mnie to nie działa, tylko z tymi bakteriami trzeba się zaprzyjaźnić trochę po prostu i zobaczyć, jak tam jest nam najlepiej. I później po tych 3 miesiącach, czy w tym czasie patrzymy generalnie na siebie, co się zmieniło, czy jest nam lepiej, czy w ogóle jakby nie widzimy zmiany. I no super, jeżeli się ma psychodietetyka pod ręką, z którym można to przedyskutować, albo lekarza, terapeutę, który się jest obeznany w tym temacie, prawda? Ale nawet jeżeli się kogoś takiego nie ma, warto się zastanowić, dlaczego to nie zadziałało. Czy też pracowałem nad sobą generalnie, czy tak jak do tej pory na każdego kierowcę po prostu krzyczę i trąbię, czy próbuję też coś z tym zrobić, bo od samych dobrych bakterii no, one nam nie zmienią zachowania, nie zabiorą nam głosu, prawda? Trzeba się zastanowić, czy wystarczająco dużo błonnika
przyjmuję do siebie, żeby te bakterie się dobrze u mnie poczuły. Także tak jak mówię, z tymi bakteriami trzeba popróbować 3 miesiące. Warto pamiętać, że jeżeli weźmiemy to doraźnie jeden raz, no to od takiej kapsułeczki bakterii, no one nie mają szans w tych bilionach, które w nas mieszkają. Tak? Więc tutaj ta kolonizacja jest ważna. I to chyba tyle. I ważne, że jeżeli chcemy rzeczywiście takie wsparcie od psychobiotyków mieć, to żeby przyjmować je regularnie. Czyli nie ma znaczenia kiedy, czy to jest rano, po południu, czy kiedy, ale żeby to było codziennie. Czyli żeby na przykład jeżeli rano tak czy inaczej pijesz szklankę wody, no to zawsze rano. A jeżeli pamiętam o tym lepiej wieczorem, to wieczorem. Po prostu tak, żeby nam było wygodniej, bo one nam mają pomagać, a nie mają być kolejną kulą u nogi. Czyli mieć taki, tak mi się skojarzyło, taki mindset, że dostarczamy sobie właśnie jakieś rodzaje mikroorganizmów, które nas w pewnej komunikacji jelit z mózgiem wspierają, więc jak już je bierzemy, to warto, żeby one, jakby myśleć o tym, żeby one tam zostały, więc i tak, no właśnie, nie uciekniemy od jakichś zasad zdrowego odżywiania, zdrowego życia, ale ja myślę, że to dobrze, bo to, w jaki sposób teraz my tak generalizując żyjemy szybko, byle jak, jemy w sposób wysoko przetworzony, to nie jest w ogóle stan, który jest optymalny dla naszego organizmu i jakby widzimy to, tak? We wszelkich statystykach, jeśli chodzi o choroby, jeśli chodzi o nadwagę, o otyłość, jakby to są pewne sygnały co do tego, że trzeba po prostu coś z tym zrobić i się zająć. Znaczy trzeba. Nie trzeba, każdy może robić co chce, ale dokładnie. Zasadniczo warto. Warto więc, po prostu, jeżeli tak. się coś robi, to robić z głową. Mhm. Jeżeli wiemy, a wiemy to, że ta mikrobiota odgrywa tak ważną rolę w tym, jak się stresujemy, czy jak szybko nas coś jest w stanie wyprowadzić z równowagi, i wiemy też, że można zmienić co do tego nastawienie i nasze myśli, jeżeli już wkładamy w trud, żeby to zrobić, no to warto do tego stworzyć też bazę. Mhm. Jeżeli ktoś ma zamiar raz w tygodniu wrzucić sobie psychobiotyk, nie zmieniając poza tym nic, w nadziei, że zmieni to moje całe postępowanie, no to się zawiedzie, dlatego że ten psychobiotyk nie zadziała. Szkoda czasu i w ogóle zachodu z tym wszystkim. Także jeżeli coś robimy, to warto robić to porządnie i wtedy rzeczywiście no, efekty są fajne. Mhm. Jakby chodzi o to, żeby żyło nam się gdzieś tutaj lepiej, spokojnie, żebyśmy sobie lepiej radzili z wyzwaniami, więc no właśnie, dostajemy taką mieszankę biologiczno, zdrowo-żywieniowo, aktywnością, jeszcze podejściową. Myślę, że trochę trzeba będzie przetrawić to, co dzisiaj padło w tym podcaście, bo to jest trochę tak, że sobie uświadomimy, że są czynniki zewnętrzne, ale jednak duża część koniec końców zależy od nas, od tego, co my zrobimy. No i jeżeli chcemy iść w kierunku gdzieś tam zdrowia pod kątem, dzisiaj rozmawiałyśmy przede wszystkim o stresie, więc pod kątem tego, żeby nas proste rzeczy nie wytrącały z równowagi, no to myślę, że tutaj dobra taka instrukcja, na co warto zwrócić uwagę, w którą stronę pójść, padła. Teraz tylko trzeba to przemyśleć, zastanowić się, od czego zacząć i w którą stronę pójść. Jeszcze mam pytanie pod koniec, bo padła tutaj nazwa Senprobistres. Ja się zastanawiam, czy jeszcze jest coś... W sensie, czy tam są wszystkie te szczepy, które pod kątem psychobiotycznym działają, czy jeszcze na przykład w innym preparacie też jakieś psychobiotyki się znajdują? To znaczy psychobiotyków są różne psychobiotyki. W Senprobistres są te, które rzeczywiście są doskonale przebadane i gdzie wiemy, że jakby mamy potwierdzone ich działanie. Dlatego dla mnie Senprobistres jest takim psychobiotykiem w najlepszym znaczeniu tego słowa. Jest też Senprobibarie, który ma też różne szczepy, które też mają wpływ na oś mózgową jelitową, a dodatkowo wspierają barierę, która jest po prostu w jelicie, która jest ważna do tego, żeby nasz cały organizm lepiej funkcjonował. Także trzeba powiedzieć, że generalnie im mamy bakterie bardziej zdrowe, im mamy bardziej zróżnicowane bakterie w jelicie, ale takie mądrze zróżnicowane na takiej zasadzie, że one tam rzeczywiście są, czyli że nie akurat przyszły,
bo zjadłam coś, na czym były i zaraz mi znowu znikną, tylko że to jedzenie jest skolonizowane nimi, mhm. tym lepiej dla nas. Mhm. Jeżeli mówimy stricte tutaj o stresie, o tym denerwowaniu się, no to jednak sand robi stres, no nie ma sobie tutaj równych, bo jest najlepiej przebadany, co nie znaczy, że jakby, że ma absolutny monopol, czy że na zawsze tak zostanie, no ciężko to określić. W tej chwili zdecydowanie jest tutaj wiodącym preparatem, który te dwa szczepy zawiera, których byśmy sobie bardzo życzyli, żeby mieć ich więcej w naszym jelicie. Mhm. Super. Wydaje mi się, że mamy wszystko, w sensie tak jak sobie myślałam o tym, co warto wiedzieć właśnie w kontekście tej złożoności i reakcji stresowej, jakby reakcji, sytuacji stresowej, tak, i sposobów radzenia sobie i tego, co warto zrobić, począwszy od zmian biologicznych, od mikrobioty, przez zahaczyłyśmy też, zwłaszcza na początku, przez bardzo, myślę, fajne wskazówki w kontekście dzieci, z których potem wyrastamy my dorośli. Więc wydaje mi się, że tutaj wszystko mamy, natomiast gdyby się pojawiły jakiekolwiek pytania jeszcze do tego odcinka, to czy na YouTubie, czy gdzieś tam na social mediach zachęcamy, tutaj ja zachęcam do zadawania pytań, postaramy się jakoś to tak zrobić, żeby odpowiedź padła, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za przeprowadzenie przez tą całą opowieść o stresie i o tym, co możemy z tym zrobić. I co na koniec mogę powiedzieć? Oj, coś mi tutaj... Jeszcze raz sobie to dogram. Wobec tego bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy zostali z nami do końca i zapraszam do kolejnych odcinków. Ja też dziękuję i życzę dobrego radzenia sobie ze stresem. Dziękujemy bardzo.